Teraz tak, skup całą swoją uwagę na swoim serduszku i powiedz mi, jak ono pracuje. Wolno, szybko, równo, nierówno, jak pracowało, gdy się położyłeś, a jak pracuje teraz i w takiej skali od 1 do 10, na ile się uspokoiło od tego momentu i zwolniło, jak się położyłeś. Ja myślę, że zwolniło już właśnie tak, jak powinno być. Aha, dobrze. Chcę, żebyś się skupił na nim i żebyś mi powiedział, czy ono pracuje tak gładziutko, równiutko, czy takie ma raczej jakieś drgania. Równo mi pracuje, ale ciepło też tam czuję. Ciepło, dobrze. Przyglądaj mu się bardzo dokładnie i nasłuchuj, czy są jednakowe przerwy między każdym tak zwanym uderzeniem serca, no pracą serca. Nie, chyba nie. Tak, tu bardziej chodzi o to, żebyś się skupił, był pewny siebie. Wsłuchaj się, wczuj się tak mocno i spróbuj właśnie jakby zaobserwować, czy te cykle są takie same. Czy czasem nie ma jakichś takich właśnie różnic? Są różnice, ale to jest minimalna różnica, ale jest. No widzisz, i o to mi właśnie chodziło. Im bardziej się skupisz na nim, im bardziej będziesz chciał jakby odebrać od niego informacje, w tym czasie właśnie zauważysz więcej. To właśnie chodzi o to, że im bardziej się skupiamy na czymkolwiek, tym więcej mamy informacji, tym więcej mamy danych o czymś i możemy z tego wyciągnąć bardziej takie sensowne jakieś wnioski. A jeżeli patrzymy na łapu-capu, no to wtedy te wnioski są często zafałszowane, bo nie są precyzyjne i często mogą pochodzić te informacje z umysłu, a nie z punktu obserwowanego. Tak trochę się w temacie żeśmy znaleźli. Więc przyjrzyj się bardzo dokładnie temu serduszkowi i spróbuj właśnie tak bardzo się wyciszyć i jakby to powiedzieć, skupić na nim, jak najgłębiej się skup. I zacznij go odczuwać coraz bardziej, jeszcze bardziej w niego wchodź, żeby mieć jak najbardziej precyzyjne informacje o jego pracy, o jego emocjach, o jego zachowaniu się, a nawet i potrzebach. Ja teraz policzę do 5 i z każdą cyferką będziesz się coraz bardziej wyciszał i coraz bardziej będziesz wchodził w tą obserwację i w odczucia tego serduszka z każdą cyferką. Coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej i na 5 staniesz się tym serduszkiem i jego pracą. 1, 2, 3, 4, 5. Wchodzisz jeszcze głębiej i jeszcze głębiej i jeszcze głębiej. Jesteś teraz serduszkiem, powiedz mi, czego chcesz, co ci jest potrzebne. Miłości? Dlaczego ci potrzeba tej miłości? Z jakiego powodu jej
nie masz, skoro jej chcesz. A czego mi brakowało w dzieciństwie? W dzieciństwie. Dobrze. Od kogo ci bardziej brakowało miłości? Od mamy czy od taty? Chyba od taty. Taty. Od taty, na pewno. Dobrze. Ja teraz policzę do trzech i na trzy przeniosę cię do innego życia, w którym miałeś bardzo dużo miłości od taty. Pojętnie, kiedy to było. 1, 2, 3. I jesteś tam. Powiedz mi, czy to jest to życie, czy inne i kim tu jesteś, mężczyzną, kobietą, czy dzieckiem? Dziewczynką? Ile masz lat, tak mniej więcej? 4. Dobrze. I powiedz tak, jak patrzysz na swój ubór, na chatę, na ten wystrój, to jaki to rok może być, jaki wiek? Średniowiecze? Nie wiem, czy dobrze to odbieram. Czy to jest murowany dom, czy z drewna? Nie, drewniany. To dobrze odbierasz, tak. To jest drewniany dom. Taka drewniana chata, taki lekki półmrok. Dokładnie. To dobrze. W takim razie tak. I leżysz tam sobie na czymś. Nie wiem, co to jest, ale leżysz na tym i z tego, co widzę, nie ma tam nikogo dookoła ciebie. Nie ma nikogo. Jest taka cisza. Nie ma czegoś takiego jak strach w tobie, ale jest taka pustka. Dobrze, teraz przychodzi twoja mama i tato. Jak ich odczuwasz, jak ich postrzegasz? Ja to odczuwam, jakby moja mama była taką krępą kobietą, która była cały czas w domu, a ojciec mam skojarzenie z drwalem. Też odebrałem go taki jako surowy człowiek, ale surowy nie, że jest zły, tylko surowy, że jest taki bardzo przyziemny. Taki prosty człowiek, tak, ale dobry. Taki właśnie przyziemny, taki właśnie wykonywanie pracy i zbieranie, tak, dokładnie. Zobacz, poczuj, jak się czujesz, jak oni przyszli, jak się tobą zajmują i co się dzieje. Zawsze mnie brał na ręce. Zawsze jak chodził do domu, mnie brał na ręce. Poczuj teraz jego miłość, taką tą opiekuńczość. Odczuj to wszystko teraz i nabierz sobie na wszystkie inne lata tego jak najwięcej. Wypełnij się tym. Przytuj się do niego i nabierz sobie. Wypełnij. Nie wiem, czy dobrze czuję, ale to był ten sam ojciec, którego mam teraz. Dokładnie. Chodzi o to, że tak z tego, co ja widzę, to tak jakbyś ty najpierw doświadczył tej miłości, a potem chciał doświadczyć czegoś odwrotnego. Bo tam nie ma powodu, żeby takie coś doświadczyć, tylko na zasadzie jakby chcenia odwrotności, bo nie widziałem nic wcześniej takiego, żeby było powodem. Ale poszukaj, zobacz, czy jest tam jakiś powód. Piotruś, ty też zbadaj, czy jest tam jakiś powód, dlaczego ten cudowny człowiek, chociaż prosty, ale cudowny właśnie jako ojciec, jako taki, jakby to powiedzieć, bardzo spokojny, zrównoważony. W niego bije takie poczucie takiego spokoju, takiego zaufania, takiego, jakby to powiedzieć, no właśnie to dziwne, bo w tej jego prostocie i tego, kim on jest, to by można było odbierać go jako takiego właśnie bardziej jakiegoś, a to tu jest bardzo czuły i bardzo taki i bardzo fajny człowiek. Nawet u mnie się zaczyna coś kłócić, jakby jakaś sprzeczność powstaje z tego powodu, że
jakby tu się można było bardzo pomylić, oceniając go po wyglądzie, nie? A tu jest zupełnie coś innego. Jest to bardzo delikatny i czuły człowiek. Tak z tego, jak widzę, jak się tobą zajmuje. Jak się cieszy tobą. Chcę, żeby właśnie poczuł tą miłość, tą jego siłę, to bezpieczeństwo. Właśnie widzę takie też zabezpiecza, jakby on jest wypełniony takim bezpieczeństwem. Dla niego, że to jest takie, jest dobry, ale to bezpieczeństwo dla niego ważne. Tak jakby gdzieś tam w swojej podświadomości on był bardzo czujny nad bezpieczeństwem. Zresztą ja tam się czułem bardzo bezpieczny. Dokładnie. Bardzo duże terytorium dookoła siebie, tej przestrzeni, on jakby ogarnia tym sobą i dlatego jest bezpiecznie i spokojnie. Piotruś, teraz badasz całą tą przestrzeń, w której Rafał jest. Chcę, żebyście obaj zbadali, co się wydarzyło, że później są inne role odgrywane. Dlaczego? Z jakiego powodu? Co się tam w tamtym życiu albo w innym wydarzyło, że potem się coś zmieniło? I dlaczego? Zazdrościłem innym rodzeństwem. Tak wygląda, jakbyś był sam, miał to wszystko, nie miał się z kim dzielić, więc zazdrościłeś innym. Chyba to dobrze popatrzyłeś na to. Bo oni, ja odczuję to teraz, że patrzyłem na inne rodziny tak, że oni nawet chociaż pokłócić się mają z kim. No ja nie mam z nikim nawet się... Dokładnie, miałeś tak, powiedzmy, sielankowo, że dokładnie. To spowodowało, że zapragnęłeś jakiejś emocji, jakiegoś czegoś i to tak wyszło, że później zaczęło się dziać. A jak już weszły w grę emocje i te różne rzeczy, no to wymknęło się spod kontroli. To jak to kiedyś rozmawiałem z kimś, bo to chodzi o to, że my do wszystkiego podchodzimy wyobrażeniowo. I ten ktoś mówi, o, jakby to było tak słodziutko, jak to w tym przysłowiowym niebie, że tam wszyscy chodzą, się kochają, nikomu krzywdy nie robi, wszystko jest dobrze. To ale nudno by było. Ja mówię, no to jeżeli chcesz, żeby ktoś ci robił krzywdę, żeby ci nie było nudno, no to jesteś na dobrej drodze. Właśnie ty to zrobiłeś. Było ci nudno, to se znalazłeś. I zaczęło się. Bo agresja robi agresję i niezrozumienie tworzy niezrozumienie. Ból, cierpienie i zaczynają się wymykać spod kontroli pewne rzeczy. To jest to, co kiedyś powiedziałem, jeżeli wchodzimy w minusowość, to ciężko nam wyjść. Jeżeli wchodzimy w plusowość, to bardzo szybko się nudzimy tą plusowością, bo tam jest fajnie i zaczyna być nudno. I to, do czego dążymy, tak naprawdę, to dążymy tylko na takiej zasadzie fajnie by było, ale co robimy? Wszystko, żeby nie było fajnie, żeby się coś działo. I nie zdajemy sobie sprawy, że jak się coś dzieje, to z tego wychodzą konsekwencje. I tego doświadczyłeś. I doświadczasz. Dobrze. Chcesz, żeby tam zmienić to i stworzyć równowagę? Tak. Dobrze. Masz te 3 latka. Twoja mama zachodzi w ciążę. I masz braciszka. Rodzi się braciszek. I teraz tato dzieli miłość między was dwoje.
i wy doświadczacie wszystkiego w tamtym życiu w formie równowagi. Dorastacie, co was wzmacnia. Dzięki temu nie musisz doświadczać tej nierównowagi w innych życiach. Przyjmujesz taką zmianę? O, oczywiście. I tak jest. Ja teraz zabieram tamtą całą sielankę. Wszystko kasuję, tego nie ma, nie było i nie będzie. I zmieniam wszystkie konsekwencje we wszystkich życiach, aż do chwili obecnej, teraz na twoich wszystkich ciałach i zmysłach. To wszystko zmieniam i w przyszłość. Nie ma, nie było i się nie wydarzyło. Teraz daję tam ten zapis, że jesteś dziewczynką, masz braciszka i dorastacie jak normalne dzieci, które się i kochają, i kłócą, i walczą o miłość, i różnie się zachowują, tworząc różne intrygi, zazdrości, co powoduje, że dorastasz w absolutnej równowadze, aż do późnej starości. Potem umierasz, zamykasz ten proces, opuszczasz tamtą przestrzeń, potem naradzasz się w następnym życiu, ale już w równowadze. I powiedz, gdzie się narodziłeś po tamtym życiu, w jakiej rodzinie, kim jesteś i co czujesz. Nic na razie nie czuję. Nie wiem dlaczego, rozmarzyłem się. Nie, ja wiem dlaczego nie czujesz, dlatego że jesteś w równowadze. Rozumiesz? Jesteś w równowadze, więc dlatego nic nie czujesz. Jest wszystko dobrze. To o to chodziło. A teraz przenoszę cię do teraźniejszego życia. Jesteś w hipnozie bardzo głębokiej, ale postrzegasz całe swoje życie w tym życiu. Całe życie postrzegasz i powiedz mi, czujesz różnicę, czujesz zmianę z powodu tamtej zmiany, czy nie? No nie ma tego braku miłości. Widzisz? Jakie to jest proste? Zawsze tak jest. Jeżeli się coś naprawi, to jest po prostu naprawione. A jak się zepsuje, jest zepsute. Dobrze. Teraz przenoszę cię do takiej sytuacji, celowo oczywiście, w której jesteś, jest twoja ukochana, są jacyś faceci, którzy na nią spoglądają, uśmiechają się do niej, flirtują z nią. Jak na to wszystko patrzysz teraz? Jest mi to obojętne, bo ona zawsze na mnie patrzy. Rozumiesz? To o to chodzi. Ty masz widzieć, że ona patrzy na ciebie, a nie, że inni na nią patrzą, bo zawsze umysł ci wykręci jakiś numer. Rozumiesz? No. Po co źle patrzyłeś? A tam, gdzie patrzyłeś, patrzyłeś po to, żeby zobaczyć coś innego. Więc widziałeś coś innego. Widziałeś to, co twój umysł wykreował ci. Dodał do tego emocji i już było wszystko popieprzone i spieprzone. O. Już teraz wiesz, jak to działa? Zawsze patrz na swoją kobietę z miłością i patrz na nią i zwracaj uwagę na to, jak na ciebie patrzy. Nie patrz na to, jak patrzą inni, bo inni patrzą różnie, niekiedy nieświadomie, ale jak będziesz przyglądał się temu, to zauważysz, że umysł ci zacznie interpretować to, dodawać jakieś pikanterii, no i zawsze powstanie jakiś zamęt bez potrzeby. Dobrze. Powiedz mi, co byś jeszcze chciał u siebie uzdrowić, naprawić. Sytuację między mną a moją byłą. O jakie emocje chodzi? Złość. Jestem cały czas zły, że mnie próbuje wykorzystywać. Ewentualnie ja to tak odbieram. Ja jestem może w błędzie. Więc że cały czas mnie próbuje finansowo wykorzystywać.
Więc teraz jakby zrób taką weryfikację tych zdarzeń, tych zachowań i zobacz, jaka jest prawda. Tak jako obserwator, bo teraz jesteś w równowadze. Więc z punktu równowagi popatrz, czy rzeczywiście wykorzystujecie, czy nie. O co tu chodzi? Staraj się to bardziej zrozumieć, nie oceniać. Nigdy niczego nie oceniaj, tylko zawsze staraj się zrozumieć, a nie zrobisz żadnego błędu. Ona chce się zabezpieczyć? Przed czym? Jakby się bała, że sobie nie poradzi finansowo? Czyli w niej są jakieś lęki, strachy. Zobacz, co jest powodem tych lęków, strachów. Teraz ją tak zbadaj, jak ja ciebie zbadałem, dostałem się do przyczyn i naprawiłem. To tak teraz ty ją zbadaj i ją napraw. Żeby ona nie miała w sobie tych lęków, strachów, żeby się nie bała o finanse. Przenieś ją i siebie do tych przyczyn. Uzdrów tą sytuację i jak już wrócicie z powrotem, żeby ona się czuła bezpiecznie finansowo i nie zwracała na to uwagi, bo ona sama się też wkręca i napędza lękami, strachami, dlatego ile by nie miała, zawsze by było mało. Bo to chodzi o lęk i program, a nie o to, czy jej naprawdę brakuje, czy nie. Nie wiem, gdzie to powstało. To pomyśl o tym, że przenosisz się do przyczyn z nią razem, tego braku jej poczucia finansowego i od razu tam jesteś. I powiedz, czy to jest to życie, czy inne. Tutaj sterujesz myślami i myślami od razu się przeniesiesz. Jak wypuścisz intencję, że przenosisz się do przyczyn tego zdarzenia, to od razu tam się znajdziesz i to jest proste. Nic innego nie robisz, tylko to, co ja. Poznajesz przyczynę, z powodu której ona utraciła tak zwane bezpieczeństwo finansowe, naprawiasz to, jej tłumaczysz, uzdrawiasz sytuację, wracacie do tej przestrzeni, tak jak u ciebie, wszystko jest naprawione. Piotruś, pomóż tam Rafałowi. Jesteś teraz przy nim i pokaż mu, o co chodzi. Pomóż, wytłumacz. Jej też wytłumacz, że lęk i strach, obawa to jest tylko iluzja, że jej czegokolwiek brakuje, że jej niczego nie brakuje, ona wszystko ma. I że nie musi się o nic bać. A jak się przestanie bać, to będzie miała więcej niż ma. Bo będzie miała to samo, ale nie będzie się o to bała. Zapytaj się Rafo jej teraz, czy ona to rozumie, że lęk i strach powodował u niej to, a nie stan rzeczywisty. Ona to rozumie, ale ja mam wrażenie, że i tak będzie robić swoje. Jakby się chciała odegrać. Ale to nie pochodzi z tego wcielenia. No to dobrze, to w takim razie ja teraz przenoszę ciebie i ją do tego życia, do tego wcielenia, obojętnie kiedy to było, gdy powstał między wami jakiś konflikt. Wydarzyło się coś, według czego ona teraz właśnie tak się zachowuje. Przenoszę i tam jesteś. Powiedz mi, kim ty jesteś, kim ona, co to za czasy i takie o zwykłe rzeczy. Pierwsza myśl, pierwsze wrażenie. Nie wiem. Tak jakby to nie chodziło o pieniądze, tylko o to, że dzieci od niej odejdą, jak ja będę miał za dobrze.
Tylko, że tutaj to już mogę ulec sugestii, bo kiedyś rozmawiałem z pewnym jasnowidzem, którego niekoniecznie lubisz. Tak. I on mi opowiedział o takim wcieleniu, że dzieci odeszły do mnie. Wasze tak. Dzieci odeszły do ciebie? Tak. Od niej? Od niej, tak. To zrobiłem inaczej. Piotruś, sprawdź, czy było takie życie, w którym odeszły dzieci od niej do Rafała. Ile tych dzieci było? Trójka. Teraz zbadaj, co było powodem tego? Bezpieczeństwo. Bardziej szukały bezpieczeństwa. Aha, to było związek, ale numer. Chodzi o to, że to pociągło swoje konsekwencje. Tam, gdzie ty miałeś to bezpieczeństwo, a potem dokonałeś wyboru na inne życie, w którym doświadczysz drugiej strony, to inne duszyczki jakby chciały poczuć, doświadczyć tego bezpieczeństwa, które ty tam wtedy poczułeś i odrzuciłeś. Po prostu niesamowite. I to wtedy pojawiły się to jako dzieci i potem poszły za tobą, żeby właśnie poczuć to bezpieczeństwo, to wtedy tam u tego swojego ojca. No to ci powiem, że sam jestem zdziwiony, że to jest tak połączone i takie są różne tutaj te. No chociaż nie powinienem być zdziwiony, bo takie sytuacje są bardzo często, że coś z czegoś wynika. To jest cała tak jakby sieć powiązań, połączeń, z których wszyscy korzystają. Wszystkie te myślokształty i wszystko. Ale tutaj pięknie jest to pokazane. Czy jest to możliwe, że ja odszedłem od niej też do duszy Kamili? Nie wiem, jak to mam wytłumaczyć. Czy to nie jest powtórka? Piotruś, czy to jest tak, jak tu Rafał zadaje pytanie, czy nie? Dlaczego on odszedł wtedy i dlaczego dzieci odeszli z nim, a ona została sama? Co było powodem? Odejście Rafała, a za nim dzieci. Bo dzieci poszły za tobą tylko dlatego, że chciały poczuć dzieci jako te byciorki, które chciały poczuć tego bezpieczeństwa, tego, którego ty doświadczyłeś we wcześniejszym życiu. Ale teraz ja się, Piotruś, pytam o powód. Dlaczego wtedy Rafał odszedł? Taki potrójny powód. Znaczy, może powiem to w ten sposób. Dobrze powiedzieć. Wiele się złożyło na to, że odszedłeś, ale to nie był powód, jak to powiedzieć. To nie był na pewno taki powód, jaki ona myślała, że to jest, ale rzeczywiście tam, ja z tego co widzę, to ona jakby nie poczuła straty z powodu odejścia ciebie, tylko bardziej ze straty z powodu dzieci. Dokładnie. Te dzieci jakby poszły za tobą po to, żeby doświadczyć tego bezpieczeństwa, a ona jakby już wtedy chciała doświadczyć tej nierównowagi. Jakby z drugiej strony równowagi. Już wtedy. Ty to dopiero wybrałeś chyba w trzecim życiu. Kiedy tak głęboko wszedłeś, to by było tamtego trzecie życie, w którym właśnie jakbyś chciał doświadczyć tej nierównowagi i tego ojca od tej strony braku. Tak, to jest trzecie gdzieś wejście, a ona już wtedy wybrała to dla nierównowagi, ale tam ona nie wytrwała w czymś. Coś tam się wydarzyło, że ona nie doświadczyła tego do końca i w tym życiu to jakby przerabia, dorabia, dokańcza, coś w tym sensie.
Czy ona ma jakiegoś faceta, czy jest sama? Raczej jest sama. Sama. Czyli ona dokańcza to. Ona wtedy nie była sama. Po twoim odejściu coś jej tam wypełniło to, że ona tego nie przerobiła. I teraz by to się zgadzało, że teraz w tym życiu może być sama. I to nawet do końca, po to, żeby to przerobić. Chociaż ma taki, jeden wariant ma bardzo mocny, że może tu jeszcze przerobić przy okazji jakiś układ. Ona ma do przerobienia jeszcze tam coś takiego destrukcyjnego. I ona może na przykład w tym życiu, tylko to już jest tak dodatkowy jej wybór, może dokonać takiego wyboru, że może sobie zejść się z kimś, z kim przerobi nie tylko tą pustkę, brak faceta, mimo że ten facet będzie, ale jeszcze jakby inny rodzaj destrukcji jakiś, inny rodzaj jakiegoś doświadczenia, takie jeszcze gorsze dno. Ale to jakby nie ma znaczenia, bo tu zaczyna troszeczkę wchodzić, tu nie ma takiej potrzeby. Tu trzeba zrobić inaczej. Ja uważam, że ty powinien się odciąć od niej całkowicie. I chcę to zrobić. Ponieważ jakby tymi myślami, bo tutaj ten katalizator są te dzieci, które tak naprawdę to jest tylko program, który cię tam jakby w to wciąga. Bo to, co ty masz zrobić, to masz robić i ten, a nie masz się jeszcze angażować emocjonalnie w to. Ty masz zrobić to, co do ciebie należy w tej iluzji, w tej przestrzeni. Koniec, to wszystko. Ty niepotrzebnie tam jeszcze jakby rozkminiasz to. Tutaj jakieś te emocje właśnie związane z tym ojcem, z tym, co się wydarzyło, powodują, że ty dajesz się w to wciągać ciągle. Tak. Ulegasz jej. O, może tak by było dobrze. Ulegasz, tak, ulegasz jej. Tak, dokładnie tak. I teraz chodzi o to, żebyś ty, bo to są te programy, które masz nierozwiązane z tamtych i one, jakby ona wykorzystuje te programy, bo w tobie są pewne słabości, normalnie masakra. To wszystko jest tak popieprzone, powiązane, że czekaj, żebyśmy tu nie ugrzęźli, to trzeba ja cię... Może powiem ci, co ja chciałem zrobić. No. Bo to, co ona zrobiła, jest po prostu nielegalne, bym powiedział. Ja chciałem zgłosić to, żeby zmniejszyć sobie alimenty i mieć częściej dzieci przy sobie. Mhm. Bo w tej chwili takie alimenty mam, że nie opłaca mi się być w Norwegii, a jestem tu ze względu na dzieci jeszcze, tak na dobrą sprawę. Ja chcę jechać do Polski. Mhm. Ale przy obecnych alimentach nie jestem w stanie swoich długów spłacać, a zaciągnąłem je w trakcie małżeństwa. Mhm. No właśnie. Nie mówię, że to jest jej wina, bo ja się dowartościowywałem, o tak bym powiedział. Tak, tak, ale to są konsekwencje twojej historii z innych żyć, z innych zdarzeń. Tak. To jest tak wszystko powiązane, to jest tak pogmatwane. To jest bardzo dużo takich powiązań, uzależnień, zależnień, zdarzeń, co wynika coś z czegoś. Pierwsze zastanawiam się, jak to rozsupłać. Bardzo dużo jest tych takich pętelek zaciągniętych. Dobra, już wiem. Już mi moja nadświadomość podpowiedziała. Ja teraz, Rafał, przenoszę ciebie na poziom energii. Energii kolorów. Te wszystkie zdarzenia, to wszystko, co się kiedykolwiek wydarzyło, teraz jesteś w świecie kolorów i energii. Powiedz, jakiego koloru jest najwięcej, jakiego najmniej i jak to wygląda wszystko. Czerwony widziałem. Pomarańczowy. Biały. Nie widzę nic innego. Dobrze, w porządku. Piotruś, synchronizuj te wszystkie kolory. Oczyść, uświadom i doprowadź do absolutnej równowagi, żeby stały się jednym białym kolorem.
A ty, Rafał, na tyle, na ile potrafisz, zrób to samo. Rozmawiaj z tymi kolorami, rozjaśnij je, aż doprowadzisz do czystej bieli. Piotruś będzie to robił ze swojej strony, a ty ze swojej. Ja doprowadzę do was najczystszą energię tych wszystkich zdarzeń, po to, żeby one były zasilane własną energią, tą czystą energią, która nie była używana, wykorzystywana. Po to, żeby rozpuścić tamte myślokształty, emocje, wszystko zamienić w energię i zrównoważyć. Zwiększam tą moc 10-krotnie, tą czystą, białą 20, 1000, milionkrotnie, biliard i w nieskończoność nieskończoności. Rafał, jak teraz postrzegasz to wszystko? Jest biała. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę cię do tych zdarzeń, w których byłeś wcześniej, ale już po zrównoważeniu. Jak teraz ją postrzegasz? Dzieci, emocje, zdarzenia, co jest, czego nie ma, jak to wszystko czujesz i wygląda? Wiem, bez emocji? Spokojne? A jak ją postrzegasz? Dzieci? Jest taka nijaka? A dzieci? Dzieci to tak, jakby się przyglądały i mi, i jej, na wymianę. Właśnie zostały skasowane wszystkie programy. Teraz przenoszę ciebie i Piotrusia na poziomy fizyczne, ciała. Daję wam okulary prawdy i teraz zrównoważ wszystkie swoje ciała fizyczne, zmysłu, umysłu. Chcesz doprowadzić do absolutnej równowagi. Piotruś, pomóż to Rafałowi zrobić. I jak już to zrobisz, poczujesz, zobaczysz, to powiedz. Doprowadzamy czystą energię do twoich wszystkich ciał fizycznych i zmysłowych. Zwiększą tą moc tej energii i równowagi 10-krotnie, 1000-krotnie, biliard, miliard i w nieskończoność. Jak postrzegasz swoje ciała i zmysły i jak je odczuwasz? Takie spięcie, jakby mnie opuściło. Dobrze. Piotruś, jak ty postrzegasz ciała fizyczne i zmysły? Spokój. Bardzo dobrze. Teraz przejrzyj kręgosłup Rafała. Jak wygląda jego kręgosłup? Czy są jakieś energetyczne podpięcia pod kręgosłup, czy nie ma? Daj ci okulary prawdy, przed którymi nikt ani cię nie ukryje i Rafałowi też daje takie okulary. Rafał, ty spójrz na swój kręgosłup i Piotruś spogląda. Patrzy cię z dwóch punktów. Jest tam coś, czy nie ma nic? Piotruś? Rafał? Ja mam wrażenie, że jakieś widziałem. Dobrze. Ale nie jestem pewien. Jeżeli masz wrażenie, to ja to chwytam coś, z powrotem przywracam i widzisz, co to jest. Co to zobaczyłeś? Taką nitkę siwą z kręgosłupa. Dobrze, chwyć tą nitkę, zwiń ją całą. Od początku aż do końca. Całą zwiń na motek. I jak ją zamotasz całą, to im powiedz. No jest cała. Teraz zanosisz do słoneczka. Słoneczko centralne od ciebie przejmuje to coś. Bierze do buzi, zjada żywym ogniem, spala z całą zawartością. To znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie, ty jesteś od tego wolny. I zobacz teraz, jak twój kręgosłup wygląda.
Dobrze. Piotruś? Dobrze. Ja teraz dobrano najczystszą twoją własną energię do kręgosłupa. Jeszcze wzmacniam jej moc biliardkrotnie w nieskończoność. Ta energia rozświeca i kręgosłup cały świeci czystym, białym światłem. Tak czystym, tak białym, jakiego jeszcze w życiu nigdy nie widziałeś. Teraz od kręgosłupa rozchodzi się wszystkimi meridianami do każdej komórki, najmniejszej części komórki w całym twoim ciele i całe twoje ciało świeci. Jest tak? Jest. Co jeszcze byś chciał naprawić, uzdrowić? Relacje ze starszą córką. Dobrze. Przed tobą stoi teraz starsza córka. Przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz. Porozmawiaj z nią i dowiedz się, o co chodzi. Czego chcesz, żeby tak szczerze ci powiedziała. I wreszcie rozwiążcie wszystko, co trzeba. Dogadajcie się. To jest bardzo ważne. Dogadajcie się. A ja was wtedy oczyszczę z tych wszystkich nieporozumień. Szczerze sobie pogadajcie. Wytłumaczcie sobie wszystko, co trzeba. Już. Dobrze. Ja teraz biorę ciebie, twoją córkę, do centralnego słoneczka z całymi historiami, powiązaniami, połączeniami, emocjami, z niezrozumieniem i tym wszystkim, co kiedykolwiek się wydarzyło. Zabieram z całą waszą historią, ze wszystkim, karmą, długami, z obowiązaniami, ze wszystkim, do centralnego słoneczka, centralne słoneczko specjalną energią i specjalnym programem, które jeszcze wzmacniam biliardkrotnie w nieskończoność, fala światła przechodzi, oczyszcza was całkowicie do zera i od razu to wszystko, z czego was oczyściła, spala, to wszystko znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a wy jesteście absolutnie czyści, wolni. Przytul córeczkę, powiedz jej, że ją kochasz i powiedz, jak się czujecie. O wiele lepiej. Dobrze. Jest uśmiechnięta w każdym razie. I o to właśnie chodzi. Ona wraca do siebie, powiedz, co byś jeszcze chciał uzdrowić, naprawić. O. Chciałbym się oczyścić ze wszystkich roślin, jakie kiedykolwiek używałem. Ajałaski, sasafrasy i to wszystko. Dobrze, teraz przed tobą stoją wszystkie duchy tych roślin, z którymi miałeś kiedykolwiek do czynienia w tym życiu, ale i w innych. I przed tobą stoją. Jak dużo ich jest? Ojo. Dobrze, powiedz im, że dziękujesz im za to, że byli, ale już ich nie chcesz i nie potrzebujesz. Chcesz... Teraz już być wolny. Dziękuję. I chcesz też, żeby oni byli wolni od ciebie. Nie chcę, nie potrzebuję. Bądźcie wolni. Dobra. W takim razie ja ich teraz biorę wszystkich i odprowadzam do ich światów, do których należą. Oni tam odchodzą, zamykam przestrzeń za nimi. Jest cisza i spokój. Co poczułeś w związku z tym, jak się czujesz? Zadrżała mi prawa ręka. Zapytaj się swojej prawej ręki, dlaczego zadrżałaś? Strach? Dlaczego strach? Zapytaj się, czego się boisz? To jest mój strach, że się nie poradzę bez roślin? To wytłumacz to ręce, że niepotrzebnie taką emocję ma. Zabierz tą emocję ze swojej ręki, z siebie, wyciągnij ten strach, dasz sobie świetnie radę, nawet lepiej niż do tej pory. Dokładnie. Do słoneczka, słoneczko, spala ten strach z powiązaniami, korzeniami, połączeniami, z całą historią. Znika, nie ma, nie było, nigdy nie będzie, a ty jesteś całkowicie wolny od tego. Powiedz, co poczułeś w związku z tym i jak się czujesz? Tak lżej.
Dobrze. Co jeszcze byś chciał naprawić i uzdrowić? Miałem spisane rzeczy na kartce i mi wyleciało wszystko. Chciałbym się bardziej synchronizować z Kamilą, żeby się nie musiała już wkurzać na mnie. Dobrze. W takim razie ja teraz policzę do 10. Ty słuchaj mojego głosu i podążaj za tymi cyferkami. Z każdą cyferką będziesz wchodził coraz głębszą hipnozę. Coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. Na 10 będziesz w bardzo głębokiej hipnozie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteś w tak głębokiej hipnozie, jak jeszcze nigdy nie byłeś. Teraz stoi przed tobą Kamila. Przytul ją. Powiedz jej o swoich uczuciach do niej i o tym, co jej chcesz powiedzieć. Porozmawiaj z nią. Naprawcie, uzdrówcie wszystkie relacje, tak żeby między wami była miłość, zgoda, porozumienie na wszystkich poziomach. Jak tak już będzie, to mi powiesz, a ja was oczyszczę i synchronizuję. Jestem gotowy. Dobrze. Ja teraz biorę was obydwoje. Z całymi waszymi historiami, emocjami, zdarzeniami, powiązaniami, połączeniami, zobowiązaniami, długami, karmami, ze wszystkim, na wszystkich poziomów. Biorę was, zanoszę do Centralnego Słoneczka. Centralne Słoneczko specjalną mocą i specjalnym programem, który jeszcze wzmacniam 100 tysięcy biliardów krotnie razy w nieskończoność. Teraz taka fala światła przechodzi, oczyszcza was całkowicie do zera. I od razu to wszystko, z czego was oczyściła, spala i to znika. Nie ma, nie było i nigdy nie będzie z całą zawartością. A wy jesteście w absolutnej równowadze. I czyści i wolni. Ja teraz doprowadzam do niej jej białe światło, bez żadnych programów, do ciebie twoje białe światło, energię życiową, wzmacniam to światło i tą energię życiową 100 tysięcy biliardów krotnie razy w nieskończoność. Te światła was wypełniają, następuje wybuch i łączycie się w jedną wielką kulę światła. Piękne. Co jeszcze byś chciał uzdrowić, naprawić? Ja już chyba wszystko zrobiłem. Dokładnie, wszystko zrobiłeś, ale chciałem to od ciebie usłyszeć. Dobrze, w takim razie teraz wracasz do swojego ciała, jesteś w swoim ciele, ale jesteś dalej w hipnozie, bardzo głębokiej hipnozie. Teraz wychodzisz ze swojego ciała, stajesz obok, rozejrzyj się po swoim pokoju i powiedz mi, czy on wygląda tak samo, czy jakoś inaczej? A i przede wszystkim, czy wszystko jest tak na miejscu jak zwykle, czy coś się zmieniło? Wszystko jest na miejscu, tak jak zwykle, ale tak jakby było spokojniej. Nie jakby było, tylko spokojniej jest, o. Dobrze. A teraz odwróć się, popatrz się na swoje ciało, czy ono jest uśmiechnięte, zrelaksowane, zadowolone. Tak, tak, tak. Bardzo. A powiedz mi, jakie to uczucie tak za życia patrzeć na swoje ciało, jakbyś umarł? Co najmniej śmieszne. Chciałbyś stać się całkowicie wolny? No pewnie. Ja teraz stawiam taki specjalny piec, otwieram drzwi, tam w środku jest bardzo wysoka temperatura, która spala absolutnie wszystko. Chciałbyś spalić ciało w nim? Oczywiście. Rzuć tam swoje całe ciało i zamknij drzwiczki, niech się spali. A ty staniesz się w tej chwili absolutnie wolny. Spalone. Piec znika, nie ma, nie było i nie będzie. Powiedz mi, czy na łóżku leży twoje ciało, czy go nie ma? Nie wiem.
Tu popatrz na łóżko. No chyba leży, bo się ruszyłem. Dobrze, ale ono jest wolne, bez programów, bez starej pamięci, bez starej historii. To jest ważne. Teraz obracasz się lekko na lewy bok, teraz na prawy, na lewy, na prawy, na lewo i kręcisz się jak wrzeciono w lewą stronę z ogromną prędkością. Teraz się zatrzymujesz i kręcisz się w prawą stronę z ogromną prędkością. Teraz się zatrzymujesz, teraz się kręcisz, głowa gdzie nogi, nogi gdzie głowę, jak karuzela. Fajna zabawa? No. Kiedy się tak ostatnio kręciłeś? Nigdy. Dobrze, teraz zatrzymujesz się odwrotnie. Nogi gdzie głowa, głowa gdzie nogi, w drugą stronę karuzela. A teraz zatrzymujesz się, głowa gdzie głowa, nogi gdzie nogi, ręce gdzie ręce, organy gdzie organy. Wszystko jest na swoim miejscu. I powiedz, jak się czujesz w swoim ciele. Dobrze. Ja policzę do 5, wybudzisz się, będziesz się cudownie czuł i tak ci to już zostanie. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Przyjmij władzę i kontrolę swoimi ciałami i zmysłami. Poruszaj się i powiedz, jak się czujesz. Jakbym spał co najmniej 10 godzin. Zrelaksowany. Rafał, to jest tylko początek twojej pracy. Teraz z tą sesją musisz pracować codziennie. Codziennie. Dlatego, że to wszystko jest zrobione na 100% i tu nie ma to tamto. Ale teraz chodzi o to, żebyś ty utrwalił i przekonał swój umysł, swoje zmysły, swoje przyzwyczajenia do tego, że rzeczywiście ta zmiana już jest. Oni muszą to słyszeć. Bo ktoś kiedyś powiedział... Kłamstwo powtarzane dużo razy staje się prawdą. Więc to jest twoje nowe kłamstwo, a zarazem twoja nowa prawda. Tamto było stare kłamstwo, to jest nowa prawda. Więc musisz codziennie to pracować na tym, przerabiać, aż stanie się twoją tą właśnie taką 100% prawdą i wtedy jakby odczujesz to wszystko bardzo mocno, żebyś był wolny. Musisz poczuć, że jesteś wolny, bo samo powiedzenie jestem wolny, to jest tylko powiedzenie. Ja się czułem po ostatniej hipnozie, tak wolny to jeszcze nigdy nie byłem. Tak, tylko chodzi o to, że jeżeli nie będziesz pracował nad sobą, bardzo to się utraci. Już zrobiłem ten błąd i wystarczy. Rozumiem. Ten błąd bym po to, żebym się nauczył, że go nie wolno popełniać. Dokładnie, dokładnie. Rafał, wszystkiego najlepszego. Cześć, papa. Dziękuję bardzo.